zawsze przy futbolu chce. Ma tam trochę miejsca. Dobrze. Zrobił sobie te wolne miejsce. Adam Rzek trafia. Trafia. 1-0 dla Polonii Bytom. Król strzelców trzeciej ligi jest w Bytomiu. Adam Rzak, napastnik Polonii, zdobył w rundzie jesiennej 19 bramek. Klub z Olimpijskiej zimował będzie na drugim miejscu w tabeli, tuż za Ruchem Chorzów. Cieszę się z tych bramek i z korony Króla Strzelców jesieni. No i też można powiedzieć, że możemy się cieszyć jako drużyna, no bo nie odstajemy aż tak bardzo od Ruchu. Jest dalej 2 punkty straty, ale myślę, że do nadrobienia. 13 wygranych w 18 meczach i 42 punkty na koncie. Jesienną rundę do udanych zaliczył także trener bytomskiej Polonii, Kamil Rakoczy. Jesteśmy szczególnie zadowoleni z meczów wyjazdowych, bo tam 8 zwycięstw, tylko jedna porażka. Natomiast troszkę martwią mecze domowe, bo tutaj zdobyliśmy o wiele, wiele mniej punktów i tutaj upatruję szansę na następną rundę, żeby to po prostu poprawić. Zdobyliśmy 9 punktów więcej niż rok temu. I dlatego nasza ciężko wykonana robota w drużynie, na treningach i plan nakreślony przez trenerów spełniają się w prawie w 100% i jesteśmy bardzo z tego zadowoleni. Powody do zadowolenia ma bramkarz bytomskiej Polonii Dominik Brzozowski, który w 5 spotkaniach zachował czyste konto. W jednym żadnej bramki nie puścił Krzysztof Kamiński. Była to naprawdę udana runda, szczególnie końcówka, gdzie wygraliśmy 6 ostatnich spotkań, w tym 2 ostatnie na 0 z tyłu, więc są powody do optymizmu. W wiosennej rundzie niebiesko-czerwoni mogą mieć jednak pewien problem. Kontrakt największej gwiazdy zespołu, Adama Rzaka, kończy się już w tym miesiącu. Oczywiście jakąś tam ofertę od nas dostał, ale rozważa ją. Wiadomo, strzelił 19 bramek i te oferty płyną z pierwszych, drugich lig, także zobaczymy, co będzie. Na Olimpijskiej zastanawiają się już jednak, kto ewentualnie może zastąpić ich najlepszego snajpera.